Witam na odcinku z Forza Horizon 3. Nadeszła chwila wiekopomna. Chwila, w której będę mógł się przejechać Murcie Lago 670 Super Veloce. To nie jest zwykły samochód. Ten samochód może mieć zainstalowany bodykit. To jest Murcie Lago. Kultowe Lamborghini, zapamiętane przez wszystkich. Piękny samochód, który każdy wariat chce mieć. Tak jest. Pyk, patrzcie na te otwierane do góry drzwi. Na te wloty powietrza. Na maskę. Na silnik V12, 6,5 litra. Na to wnętrze, na te fotele, na te szwy na fotelach, na to wykończenie. To ostatnie chyba, tak opływowe, bardzo ładne Lamborghini, bo następne to są jakieś kwadraciaki, od Aventadora począwszy, tak? Chociaż i tak już wersja Super Veloce ma takie naleciałości bardziej kwadratowe, bym powiedział, ale jest to jak najbardziej super samochód. Podczas przyspieszania otwierają się tutaj te wloty powietrza, żeby więcej chłodzić tam silnik. To jest ekstra. Słuchajcie, przejedźmy się nim bez żadnego tuningu. Ach kurde, ma ten bodykit. No dobra, na razie przejedziemy tak o. Oh yeah. Wiecie, jak długo czekałem na ten samochód? Ja muszę więcej tych nielegalnych wyścigów robić, bo się wygrywa po prostu fajne fury. Wow, no zobaczcie, jak to wygląda, akurat ładnie wschodzi, czy zachodzi, nie, wschodzi raczej słońce. No po prostu to jest piękna sprawa, w końcu Murcie Lago, w Forzie Horizon 3. To jest świetne. W końcu mogę sobie pojeździć tym samochodem, tak długo czekałem. Na pewno coś tu można zmienić. Znaczy teraz nic nie zmienię, bo... mam chyba kilka wheel spinów? Nie mam ani innego. Nic teraz nie zmienię, bo nie mam skrzyni tutaj nawet zainstalowanej, żeby można ją jakoś zmieniać. Ale wow! Ja zrobię sobie ten samochód, w której klasie jest? S1. Prawie wymaksowany. Ja sobie go zrobię w S1, on sobie będzie. Ja nie wiem, czy coś tutaj będzie trzeba robić. Może skrócę trochę biegi. Wow! 300 km na godzinę! Ja nie wiem, jak ten samochód w wyścigu z Bugatti Veyronem z poprzedniego odcinka jechał powyżej 400, grubo powyżej 400 km na godzinę. Chociaż był w klasie S2 wymaksowany. No ale i tak, to było... było to dziwne. Mocno niepokojące. Murcie Lago. Czy tylko ja tak bardzo lubię ten samochód? Czy tylko ja jestem wśród was? To... tak długo czekał na to auto. Naprawdę super fura. Teraz tak, idziemy do salonu i zrobimy coś z tym autem. Napęd na 4 koła, no nie będziemy dawać na tyle, no bo to Lamborghini. Ale takie ułatwienie już na sam początek. Bardzo dobrze. W poprzednim odcinku i jeszcze w poprzednim, jeszcze dwa odcinki wcześniej i w ogóle od początku gry mam problemy z rewatarami. One są jakieś tu hiperaktywne podczas wyścigów. Ja myślę, że coś tu jest nie tak z nimi. Nie, myślę, żeby dać nawet... Wow! Co to za spoiler? Mi się ten standardowy bardzo podoba, ja bym go wywalił tego tutaj gnoja szerokiego, bo on mi psuje trochę. Ale ogólnie, bo... co? Klasa S2 tam była? No dobra, może być klasa S2, tylko... wymaksowany skurczesyn, ale ja wolę ten. Ja wolę ten zwykły spoiler. No, ten lamborghiniowy. O, jeszcze taki jakiś jest. Byle jak. Ja wolę ten. Ten jest świetny. O. Nawet staty nam się zwiększają. Proszę bardzo. No, pięknie wygląda. A co możemy tu jeszcze zrobić? No jeśli chodzi o wygląd, to tylko ten spoiler. No i bodykit. Bodykit, jak widzicie, daje dużo. Moim zdaniem spoko. Niech będzie. Ładnie wygląda. Kurde, zajebiście wygląda. Nawet z tym bodykitem. Nawet coś tam zmieniliśmy, a i tak jest fajnie. Dobra, co tu jeszcze możemy? Tu jest... co?
Patrzcie na charakterystykę. Wychodzi poza skalę. Ile my mamy tutaj mo... Ile my mamy tutaj mocy? 1070 kW? 1434 Nm? Uuu! O, i waży tak jak moje Volvo, 1496 kg. Czyli można powiedzieć, że moje Volvo tyle co Lambo waży. Na przykład pójdę do znajomych i powiem: ej, wiesz, że moje Volvo waży tyle co Lamborghini Murcielago? Koleś, poczuj to. Ta, elegancko. No dobra, zobaczymy, czy coś tu jeszcze można zrobić z tym samochodem. Pewnie kapcie to ma poszerzone takie, że spokojnie może się z drogowcami wymienić na wał i może im ubijać asfalt w Polsce. A już nie takie wałki w Polsce widzieliśmy. Więc jak najbardziej. Możemy zrobić go na offroad? Marzycie o tym w komentarzach. Lucek, zrób jakiś hiper samochód na offroad. To się da zrobić. Ja nie mówię, że się nie da. To się da wszystko. Kratka bezpieczeństwa, jeszcze żeby to usztywnić. Dobra, pewnie sprzęgło, te wszystkie pierdy szmerdy tu są zainstalowane. I zobaczymy, czy my będziemy mogli jechać tym samochodem powyżej 400 km na godzinę, jak ten oszukańczy drivatar z poprzedniego odcinka. Zajrzyjcie koniecznie, bo to naprawdę było dziwne. Jak on tak mógł? Nawet takie szerokie kapory z przodu ma skubaniec. Jak nie będę sobie dawał rady, ja myślę, że tutaj aż takie szerokie kapcie nie są potrzebne. Chociaż gdzieś około 1400 koni mechanicznych w Lamborghini Murcielago to daje trochę do myślenia. Ja myślę, że to będzie jakiś bardzo fajny felgi ma zresztą. Bardzo fajny. Podobają mi się. Możemy zrobić konwersję. Możemy już jakieś uturbienie. A jest już uturbienie wsadzone. Okej. Okay. To ja się nie odzywam. Silnika nie możemy zmienić. Ale możemy dać napęd na tył. Życzę szerokości. Pyk, jeszcze go ulepszyliśmy, bo zainstalowaliśmy ten lepszy spoiler. No gdzie taką ławkę? Co ja będę tam z dziewczyną siedział i co, pił wino przy zachodzie słońca na tej ławce? To jest samochód do ścigania, a nie do, żeby dupę wozić. No. Dobra, mamy to. Murcielago Super Veloce. W wykonaniu... Lucek, ale mi wyminęli. Jedziemy. Gaz. Wow! No dobra. Dobra, to teraz sprawdzimy rzeczywiście, czy ten drivatar tam nie oszukiwał czasem. Miał jakieś tam cheaty. Ja myślę, że on miał. Coś tam kombinował. Zobaczymy, czy ja mogę jechać ile? 478 km na godzinę? Tu pokazuje 433 km na godzinę. Nic tu nie będę zmieniał, jeśli chodzi o te ustawienia wszystkie. Ale co? Aż tyle mogę jechać tym autem? Zaraz to sprawdzimy. Nie no, jedziemy, tu jest zaraz ta samozwańcza autostrada. Poważnie to Murcielago jest takie dobre? Nie wiem, trzeba będzie sprawdzić to na Multiku. Ale jeśli tak, to będę miał bardzo fajne auto do ścigania się po asfalcie. Zaraz ogarnię. 433 km na godzinę? Zobaczymy, czy takim lekkim tym. Nie powiem brzydko. Dobra, 300 km to rzeczywiście takim lekkim batem. Patrzcie, dalej przyspieszę jak szalone. Tutaj już mniej jak szalone. Ale jeszcze muszę powiedzieć, że poziom Bugatti Veyron. Kurde, powyżej 400 km na godzinę? Aż mi się nos zatkał. 435! Jeszcze przyspiesza skubaniec. No dobra, teraz pod górkę to już słabo przyspiesza. Jaka prędkość! Ej, to jest chyba najlepszy samochód w Fordzie. No, ciekawe jak na zakrętach, ale przyspieszenie zajebiste, prędkość zajebista. Prowadzenie chyba też nie jest najgorsze. To trzeba by było sprawdzić na jakimś wyścigu. I zaraz sobie pojedziemy jakiś taki z oszukańczymi drivatarami. Wyłączę sobie tylko jedną pomoc tutaj. Tam chyba było coś z tym... ze zbieranie... Moment. Te utrudnienia, jak to było? A, symulacyjne tam opony, że nam się zużywają i tego typu pierdy, szmerdy, tylko niech mi się te punkty tu naliczą, bo mogą mi się skasować. Dobra, wbiłem kolejny poziom.
Teraz tak, ustawienia, to chyba tu było. Tak, poziom trudności i tu mam uszkodzenia opon i w ogóle uszkodzenia to wyłączę, bo ja nie lubię jak mi się samochód psuje. Lubię mieć cały czas w bardzo dobrej kondycji. No i co? Tutaj mam jakiegoś ziomka, który mówi, że jak go wyprzedzę, to da mi 52 tysiące kredytów. I to jest wujek Bohun! No to dawaj, panie wujku, jedziemy na przejażdżkę. Zobaczymy, czy twój Lexus ile fej. Da mi radę. Chodź. Bierz swojego wehicle i pokaż, co potrafisz. Klasa S1. Okej. Okay. Dobrze. Jedziemy. To było przewidziane. Chciałem sprawdzić, czy Murcielago da radę przejechać pod tą barierką, bo jest takie super niskie. Ale się nie udało. I dobrze, bo jakby było aż takie niskie, no to jaka radocha spatrzenie na taki samochód, skoro takie płaskie, jak podeszwa, bez sensu. Grzejemy. I co? Gdzie ten wujek Bohun jest? No nie ma go. Pyk. Bardzo, bardzo ładnie to wyglądało, naprawdę. O, ja widzę, że teraz granie w Forze będzie trochę łatwiejsze. Czy my mamy jeszcze jakieś wyścigi nielegalne do zrobienia? A, nielegalne chyba się skończyły, a szkoda. Wygląda na to, że Murcielago jest ostatnim samochodem, jaki muszę tutaj zdobyć. No szkoda, no łezka się kręci wokół. Ale tu mamy różne wyścigi, mistrzostwa, jakieś pierdoły. Przez miasto, sprint. Jedziemy, właśnie. To będzie dobre wyzwanie dla Murcielago, dlatego że zobaczymy, czy dobrze skręca. Dyferencjał jest ustawiony z bilansem na 70% na tył. Powinien sobie dać radę z tym skręcaniem. No ale i tak napęd na 4 koła, więc na zakrętach delikatnie z tym gazem, bo się zrobi podsterowny i wyleci na zakręt. To będzie straszne. To wtedy, jak już tak będę chciał gazować na zakrętach, no to wiecie, Allegro, stan bezwypadkowy i 50 tysięcy kilometrów przebiegu. Może nawet tam około 30 tysięcy kilometrów przebiegu. Jeszcze tam się troszeczkę samochód dostroi do 20 albo 25 tysięcy, żeby ładniej wyglądało. Dobra, wyścig pokazowy. Będę mógł wziąć Murcielago? Mogę wziąć Murcielago. Wyścig pokazowy. Słuchajcie, to będą sekundy. Co się będzie działo na tym starcie? Ja wam powiem tylko tyle. Urwie ich wszystkich. Wszystkich ich zostawi z tyłu, to moje Murcielago. Już wam pokazuję. Nieważne, że oni mają tam jakiś poziom. Ja myślę, że macie rację. To jest zbyt łatwo, żebym ja grał na poziomie jakimś tam ekspert. Musimy zwiększyć poziom trudności do... Myślę, że nie... Ten poziom będzie w sam raz, żeby tutaj z nimi grać. Tak. Patrzcie na moje Murcielago, tylko patrzcie się i uczcie się. Tak powinny się prowadzić samochody w Forzie, a nie. Ikona szybkości, ikona piękna. Murcielago, super veloce Lamborghini. Ops, ops, trochę źle podszedłem do zakrętu, mogą mnie pokonać. Ponoć są nie do pokonania. Nie wiem, zaraz to sprawdzimy. Siedzą mi na spoilerze, ale co się dzieje tutaj? No słuchajcie. Kuźwa. O. No zobaczymy, co ten hurakan tam wymyśli zaraz. Wow! No na zakrętach jest ciężko. Trzeba mocno hamować.
Ale przy wyjściu się nie muszę niczym przejmować. Gaz do końca i jedziesz. Wow. No. Trzeba... Wow. Trzeba uważać. Gdzie? Co? No na bank! Joki! Ej, zobaczcie, oni grają zespołowo! Specjalnie mnie zramował na ścianę! To ja też tak gram! Ja myślałem, że ja tu gram z uczciwymi tymi, drywaterami. Zobaczcie, jakie gnoje śmierdzące. Ale co się dzieje na prostej? Haha! Patrzcie, jak latam. Ja nie muszę nic robić, samo się wygrywa. Kurde, ludzie, dajcie spokój. Najtrudniejszy poziom, pokonałem. Grajcie do końca w Fordze, róbcie te nielegalne wyścigi i wygrajcie sobie Murcielago. Dzisiaj nic przy tym samochodzie nie robiłem, poza tym, że zainstalowałem sobie spoiler. Ten standardowy. I samochód rozwala wszystko na najtrudniejszym poziomie. A wiecie, ja jakimś tam dobrym graczem nie jestem. Nie? Pięknie. Bardzo dobrze. Następny wyścig, myślę, że już też będzie rutyna. A, jeszcze jest jedna sprawa. Jest tu taki tryb rywali i też dostajemy za to dużo kasy, jeżdżąc na wyścigu. To jest bardzo fajne, bardzo szybko można dostać dużo kasy, bo się powtarza szybko ten tryb rywali. Mogę wam pokazać, jak to wygląda, to jest super. Dla osoby, która lubi poprawiać swoje wyniki, to jest naprawdę zajebiste, a dzięki temu też możemy się nauczyć pokonywania danej trasy po prostu perfekcyjnie. I na multiku nikt nam nie może podskoczyć, ale to dosłownie nikt. Ziomki sobie przychodzą, patrzą, kuźwa, co on za czas zrobił, postara się tam i jedzie pół dnia, tam ćwiczy ten wyścig, patrzy, a ty o 2 sekundy szybciej jesteś na mecie. No właśnie, to jest zasługa treningu. Trening, 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 trening. Trzeba ćwiczyć trasę, nauczyć się na pamięć, wyuczyć, wyczuć samochód do perfekcji i ziomku po ziomku, nikt z tobą nie wygra. Mówię ci, zaraz ci pokażę, jak wygląda tryb rywali. Czyli tak, chodzi tutaj o to, że się przejedzie raz wyścig albo jedno okrążenie i pokonujemy jakiegoś tam drivatara, ziomka, który już wcześniej jechał. To nie jest taki zwykły drivatar. To jest ziomek, który rzeczywiście to przejechał. To jest taki multiplayer z duchem. I patrzcie, jak to wygląda. Pierwsze okrążenie jedzie się, to ja mam gorszy start. No bo ten, który zrobił najlepsze okrążenie, no to on już jedzie jakby od drugiego okrążenia, nie? Żeby najlepszy czas już, jak jest rozpędzony na mecie, tam do 300 km na godzinę, powiedzmy. Już wam pokazuję, co biega. No i tak, pierwsze okrążenie to jest zawsze najgorsze. To jest zapoznanie się z trasą, nie? I dostajemy tu przeciwnika, o widzicie. On miał tutaj dużą prędkość już, nabitą, jedzie jakieś tam BMW. No i musimy go pokonać. Widzicie, że już go na pierwszym zakręcie wziąłem. Cyk, nie? Także tego już na pewno pokonam, zwłaszcza, że ja startowałem od zera, a on już tam miał gdzieś koło 150 km na godzinę, albo więcej nawet. Z Murcielago jest problem tylko na zakrętach, bo trzeba mocno hamować. Nie da rady dodawać gazu, bo wywala na zewnętrzną. No ale na prostych to jest poezja. No i przy każdym okrążeniu nas tak zatrzymuje przy tej mecie. Znaczy, o, teraz mi chyba pokazał jakiegoś innego przeciwnika, czy to ten sam? Chyba kogoś innego. A czemu mi się moje Murcielago uszkodziło? Przecież ja wyłączyłem uszkodzenia, o co chodzi? Co się stało? No nie fajnie, nie podoba mi się to. No i tak można, to jest bardzo fajny tryb, bardzo lubię jeździć go tak jak jestem poza nagraniem, dlatego że fajnie jest się nauczyć jakiegoś wyścigu na maksa. O, i teraz właśnie dobrało mi kolejnego przeciwnika i mogę jechać i go pokonać za 5000 kredytów. I też, no, dobiera za każdym razem. To jest fajne, mi się to podoba. To jest naprawdę super. O, i widzicie, teraz Ford się pojawił. Jak go pokonam, a czuję, że mogę go pokonać? Chociaż nie wiadomo, nie? Że pokonam go na pierwszym okrążeniu. Zobaczymy sobie.
Widzicie, to jest po prostu duch, ale to już jest prawdziwy gracz. To ktoś jeździł, nie? To jest jego nagrana jazda. Moja jazda się teraz też nagrywa i ktoś może mnie pokonać. I mi się, co jest też ciekawe, jak ja jestem na Windowsie, bo teraz gram na Xboxie, przyznaję się. Już challenge z tego odcinka jest... jest skończony. To... Mi się, jak coś tam robię, to mi się pokazuje taki komunikat. Ktoś mnie właśnie pobił w tych zawodach. W tych albo innych, no nie? I... On się tutaj zatrzymuje i cyk. I teraz ja mam już to... O, ten jest mocny, ten jest mocny, ciężko będzie go pokonać. Mi się pokazuje komunikat, ktoś się tu pokonał. Czy chcesz mu teraz wyzwać... Czy chcesz go teraz pobić albo wyzwać na inny pojedynek? No i sobie wybierasz, tak albo nie. Tylko że uruchamia się wtedy Forza na komputerze, a nie na konsoli. To jest trochę lipa. To fajnie by było, jakby się jeszcze sama konsola uruchomiła i wybrałby się samochód i jeszcze ten wyścig. No, tylko nacisnąłby się ten komunikat. To jest możliwe, to jest do zrobienia. Ja chyba dostaję karę za to, że uderzam w ścianę. Nie można tak. Trzeba jechać czysto, możliwie jak najczyściej. Wow. Rzuciło trochę. Ten Ford daje tutaj pod koniec czadu. Jest tam za mną zaraz. No, powiem wam, że to nie jest najlepszy wyścig dla Murcielago. Ale gościa pokonałem. Powinienem dostać teraz nagrodę. Cyk, cyk, cyk. Pyk. I pokonany elegancko. I teraz prawdopodobnie przydzieli mi jakiegoś innego przeciwnika. Jeśli będę chciał, mogę z nim walczyć. Jeśli nie, to nie muszę. No, i tak to wygląda. Bardzo, bardzo, bardzo podoba mi się ten tryb. I strasznie, strasznie ciekawy, jeśli chce się z kimś tak walczyć, wiecie, offline. Na przykład ktoś jest teraz w szkole, jak ja, powiedzmy, gram. I dobra, to ja cię później tam pojadę ostro, nie? No. Tak to wygląda. No dobrze, teraz jeszcze musimy tu zrobić wyścig pokazowy. A teraz musimy... BMW vs. Mercedes? Nah, boring, not fast enough. BMW M Sport vs. Mercedes AMG? Now that's more like it. Okej. Okay. Oh shit. Będziemy się tu ścigać. Mercedesy kontra BMW. Ekstra. Rozwalę na łopatki każdą BMW moim Mercedes. Tylko jest jeden zasadniczy problem. Ja mam teraz ustawiony poziom trudności nie do pokonania, a Mercedes AMG C63 nie jest to łatwy samochód do prowadzenia. Ja wam powiem tak, jak to wygram, to ja już nie muszę grać w Forzę. Ja już mogę wyłączyć tą grę, nigdy do niej nie wracać, bo jestem najlepszym graczem na świecie. Autentycznie. Nie ma opcji, żebym wygrał z jakąkolwiek BM-ką, z jakimkolwiek drivatarem tutaj. Nie ma po prostu takiej opcji. Dobrze, patrzę tutaj uszkodzenia, no niby wyłączone, ale no... Dobra, spróbujemy raz przejechać na tym poziomie trudności i zobaczycie, co to się będzie działo. Zwłaszcza start. I tak, teraz ja z Mercedesami powinienem jechać w jednej ekipie, no bo jak? To jest wersja Horizon Edition tego Mercedes mojego, więc dostaję premię do punktów szybkości, umiejętności, ale jak jadę szybko, to dostaję po prostu więcej punktów. Nie wiem, o ile jest to mnożnik, czy dwukrotny, czy trzykrotny, czy ile tam. Troszeczkę sobie tego Mercedesa robiłem i już jeździ się nim całkiem spoko, ale i tak jest to trudny samochód do opanowania. Może nie tak jak Ariel Atom, ale jednak. BMW mnie tam gonią i inne Mercedesy w sumie też. Trzy okrążenia tu mamy, to trochę pojeździmy. Ale kurczę, trzymam się z przodu. Ja nie wiem, czy te drewatary jakieś upośledzone są na tym najwyższym trybie, czy jak. Ale inna sprawa jest też taka, że ja startuję z pierwszej pozycji, bo mam tą umiejętność kupioną, że trzy kolejne wyścigi Horizon, te Horizon tutaj,
startuję z pierwszej pozycji. To się nie odnosi do wyścigów nielegalnych, bo startowałem zawsze z ostatniej, żeby było mi trudniej. A teraz startuję. Wow! Startuję z pierwszej. Dobra, już mnie jakieś BMW tu rozwaliło, widzę. To jest też fajne, bo ja widzę, że ja tutaj samych klubowiczów spotykam teraz, grając na singlu. I fajnie, bo te osoby, które są w klubie, widzą swoje drivatary, jak jeżdżą teraz na tych moich odcinkach. No nie? Także dołączajcie do tego klubu, jeśli chcecie. To będziecie widzieć swoje samochody, prawdopodobnie. I swoje niki tutaj na odcinku. To jest fajne. Ja też jestem ciekawy, jak mój drivatar sobie radzi u kogoś tam na karierze, no nie? Bo tam jak u mojego znajomego, czy u moich klubowiczów, no to ja się pojawiam. Jako mów po ludzku V12. No wiecie co, ja mam wrażenie, że ten poziom nie do pokonania jest łatwiejszy niż ten drugi od końca. Ja tam się dużo więcej trudziłem. Na prostych każdy mnie rozwalał zawsze z tych drivatarów. Ale też inna sprawa, że ja startuję tu z pierwszej pozycji. No nie wiem, zaraz się skończy ten bonus i będę sobie startował normalnie z ostatniej i będę musiał wszystkich wyprzedzać, a się ciężko przecisnąć wtedy. Wygrałem moim Mercedesem ulubionym. Takie wyścigi to ja rozumiem. AMG kontra M3 tam jakieś tam. M3, MGT, coś tam. M-Power. Jaguar XKR SGT. Taki sobie ten Jaguar. Nie chciałbym go wygrać. O, 100 tysięcy jak najbardziej. No i ja dostaję teraz 200. Już prawdopodobnie będę miał milion teraz tych kredytów. Także stąd właśnie mam te wszystkie kredyty. Z tego, że ja sobie jeżdżę o tak o i mam te bonusy. Podejrzewam, że teraz mam milion. Jak dzisiaj zacząłem sobie grać, to miałem jakieś 300 tysięcy. No, milion 44 tysiące. Także hej, tak to wygląda. Udało mi się wygrać Mercedesem na trybie nie do pokonania. Bicie brawa, ale coś było za łatwo. Nie wydaje mi się, że coś tu nie gra. Dajcie mi znać. Pograjcie trochę na tym trybie trudności, poziomie trudności. Czy rzeczywiście jest jakiś łatwiejszy? Ja miałem nie do pokonania. Wyłączone. Coś mi się wydaje, coś tu jest nie tak, a może, wiecie co, bo ja się ścigałem do tej pory cały czas w wyścigi nielegalne i tam było mega trudno. A jeśli chodzi o karierę tutaj, no to w tych wyścigach Horizon, no to tutaj kariera jest trochę do tyłu. Więc ja myślę, że te drivatary jeszcze nie mają tutaj takiego wysokiego poziomu, no nie wiem. Nie wiem, co mam o tym myśleć, ale wiem jedno. Mercedes Horizon Edition to jest inny Mercedes niż ten zwykły, ten mówię o tym tutaj, którym teraz jeżdżę, bo ma standardowo jakąś wyższą prędkość maksymalną niż ten normalny. Serio, czemu ja suka się nie opiera o ten fotel? Suko, oprzyj się wygodnie, bo od tego przyspieszenia to ci krzyż złamie. No, albo kark. Taki urwie. Przecież to takie przyspieszenia są, ojej. Chciałbym się kiedyś takim Mercedesem przejechać. Ciekawe jak go ze środka słychać. Pewnie jest wszystko przytłumione. Te Mercedesy są ogólnie mega wytłumione. Jak się zamyka drzwi w takim nowym Mercedesie, to się ma wrażenie, jakby nie wiem, jakby się weszło do jakiegoś pomieszczenia bez w ogóle powietrza. Żadnego dźwięku nie ma ze środku. Wszystko jest tak strasznie ciche. Że słychać szum włosów na głowie, tak cicho jest w tym samochodzie. No i ciekawe właśnie jak wtedy brzmi ten silnik, takiego pewnie coś takiego. Chociaż nie, te AMG to one się tak drą strasznie. Tutaj w tej grze to w ogóle tego, znaczy słychać troszeczkę, że te całe te układy wydechowe i silnik w połączeniu razem daje fajny dźwięk. Ale w rzeczywistości to drze mordę tak, że żaden GTR R35, żaden kuźwa, nie wiem, żadna korweta, nic nie jest głośniejsze od tego dziadostwa, no. No może kaszlak jakby przyjechał, to był głośniejszy, ale tylko ten kaszlak w stosunku do tego AMG. No, rzeźnia,
wiecie, dla osób, które lubią, bo niektórzy nie lubią głośnych samochodów. Ja lubię. Zwłaszcza jeśli to jest AMG. Nic, moi drodzy, dziękuję wam, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.